Oświadczenie brzmi w sposób następujący. Federacja Fame MMA podjęła decyzję o zakończeniu współpracy zarówno z Normanem Parke, jak i reprezentującym go Marcinem Prymkiem. Marcin Prymek to oczywiście jego menadżer, chyba łatwo było to zrozumieć. Umowa zawarta w dniu 20 maja 2022 roku pomiędzy federacją zawodnikiem i jego menadżerem zawierała zapis na mocy którego Norman Park otrzymał zgodę od Fame MMA na jedną walkę w organizacji Prime z konkretnym przeciwnikiem Pawłem Tyburskim lub Piotrem Tyburskim w przypadku gdy Paweł Tyburski nie byłby zdolny do walki. Pomimo zawarcia umowy uwzględniającej powyższe warunki, zawodnik podpisał kontrakt na kilka walk z Prime, naruszając tym samym warunki umowy zawartej z Federacją Fame. Na ostatniej gali z tej organizacji Norman Park zawalczył z Grzegorzem Szulakowskim, profesjonalnym zawodnikiem MMA, łamiąc tym samym kolejny zapis umowy zawartej z Fame. Federacja wyraziła zgodę wyłącznie na jedną walkę z amatorem, freakfighterem Pawłem Tyburskim. Zawodnik już w przeszłości zachował się nieodpowiedzialnie, czym nadwyrężał zaufanie władz federacji. Tak było m.in., kiedy federacja Fame odkupiła od Normana Park sztabkę złota, która, którą ten wygrał na Gali Fame 10. Po przekazaniu Normanowi park środków w wysokości 26 i 500, 000, yy, właśnie 500 yy, dolarów, federacja nigdy nie otrzymała od niego wspomnianej sztabki, ponieważ ta nie była już w jego posiadaniu. Ogólnie odnośnie, odnośnie z tej sztabki, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że słyszałem plotki, jakoby takie zjawisko miało miejsce, natomiast nie było żadnych potwierdzeń i wtedy zastanawiałem się, czy faktycznie bez żadnych konsekwencji mógł odpierdolić taką akcję. No jak się okazuje, mógł, bo wątpię, żeby Federacja pozwoliła sobie oczernić kogoś publicznie, pisząc takie rzeczy. Jest to, jest to ciekawe, jestem ciekaw, co będzie dalej. Czy te pieniądze jakoś oddał, czy się dogadali, no bo wydaje mi się, że nikt Ci w prezencie od tak nie daje ponad 100 tysięcy złotych, więc może się przekonamy. Wtedy jednak władze federacji uznały, że każdy zasługuje na drugą szansę. Czas pokazał, że nie każdy jednak chce z takiej szansy skorzystać. Ze względu na wielokrotne łamanie zapisów umowy, celowe zatajanie faktów, wprowadzanie w błąd przedstawicieli Fame zarówno przez Normana, jak i prezentującego go menadżera Marcina Prymka, Federacja z dniem 12 lipca 2022 roku kończy współpracę zarówno z zawodnikiem, jak również z jego menadżerem. Należy pamiętać, że wszystkie umowy pomiędzy zawodnikami a federacją mają charakter dwustronny. Każda umowa nakłada na fame szereg obowiązków wynikających z nawiązania współpracy, a tym samym zabezpiecza interesy zawodnika. Federacja zawsze wywiązuje się ze swoich zobowiązań i tego samego oczekuje od zawodników. Ogólnie, nie wiem, co mieli na myśli mówiąc o tym, że obie strony się do czegoś zobowiązują, czy chodziło o to, że każdy ma wydzielony jakiś czas w którym musi stoczyć walki, podpisanie kontraktu ale dla przykładu, ja podpisałem kontrakt z Fame'em, w którym zawarliśmy umowę, że wszystkie moje walki odbędą się na przestrzeni dwóch lat ja poprosiłem ich o to, żeby było to w przeciągu roku, natomiast no nie wyrazili takiej zgody. Powiedzieli, że dwa lata mogą dać mi na umowie, co też rozumiem, bo mają dużą roszadę zawodników. Co prawda, dogadaliśmy się słownie, że te moje walki będą w miarę szybko i mam nadzieję, że tej umowy słownej już dotrzymają, ale no faktycznie taki, taki zapis widnieje i i tyle, nie? Natomiast co do reszty rzeczy, to. To nie wiem, bo nie jestem poinformowany. Ze sztapku słyszałem tylko jakieś, jakieś plotki. Natomiast, jeżeli odzyskali pieniądze, to fajnie by było, gdyby też taka informacja w tym oświadczeniu przy okazji była zawarta albo komentarz był dodany, że pieniądze Norman zwrócił. Dobra, zobaczmy co pisał Sherry. Jebać żabkę Nara. Nie trawię takich ludzi. Ta federacja dała mu wszystko, co teraz ma, i dzięki niej zarobił więcej niż w całym swoim życiu sportowym. Zero lojalności i wdzięczności. Już mogę powiedzieć, że w tym się nie zgodzę, ale poczytajmy dalej: Masakra. Nie pozdrawiam i nawet już nie chcę rewanżu z, takim, z takimi knedlami. Możecie sobie pisać co chcecie, ja mam własne zdanie i to się nigdy nie zmieni. Albo masz to we krwi, zachowujesz się elegancko, albo jak on, nie masz, nie szanujesz żadnych ludzi ani żadnych wartości i pomimo sportowych osiągniesz, stajesz się nikim. No ja osobiście ze słowami szelego się nie zgadzam. Nie można mówić, że federacja dała ci wszystko i bez nich niczego byś nie miał. Dlatego, że wkład w federację zawsze mają dwie strony. Zarówno zawodnik, który godzi się na to, żeby wystąpić, jak i sama federacja. Federacja ma taki plus, że dostaje dodatkową możliwość dotarcia do szerszej publiki, no i podobny plus ma zawodnik, może zdobyć fanów, no i przy okazji dostaje wynagrodzenie. Natomiast wynagrodzenie, które musi sobie zapracować, bo jest to poprzedzone paroma miesiącami też treningów. Więc ja uważam, że mówienie słów pod tytułem, federacja dała Ci wszystko, jest nietrafne. I podobny zarzut był skierowany w kierunku Casio. I z jednej strony jest tym ziarenko prawdy, bo Kas już nie był popularny i dzięki fame'owi stał się popularny. Tylko teraz pytanie brzmi: kto przede wszystkim sprawił, że Kas już zdobył rozpoznawalność? Fame? Czy też sam Kas już poniekąd? Ilu było zawodników w fejmie, którzy występowali i sta stawali się. nie byli dostrzegani przez publikę i nie zdobywali popularności? No mnóstwo. Więc Fame daje ci przestrzeń, ale zawodnik tej przestrzeni musi w odpowiedni sposób skorzystać. Moim zdaniem jest to zbyt ogólnikowe twierdzenie, że federacja daje coś komuś za darmo, bo nigdy tak nie jest. Nigdy tak nie jest. Natomiast co do samej lojalności, ja jestem w stanie się zgodzić. Ja osobiście wolę wykazywać lojalność w stosunku do ludzi, z którymi przebywam, z którymi współpracuję. Wynika to z samego szacunku. Natomiast kiedyś usłyszałem takie. Wydaje mi się, że mądre słowa i być może kiedyś kiedyś na własnej skórze to poznam. Jeszcze nie poznałem, żeby w życiu nie patrzeć nigdy na duże korporacje, bo korporacje zawsze będą się kierować tylko i wyłącznie swoim dobrobytem. A żeby patrzeć na swój dobrobyt finansowy i robić to, co w danym momencie dla siebie opłacalne. Ja na ten moment jeszcze się nie przejechałem nigdy na jakiejś dużej firmie, więc staram się być fair. Tak mi się przynajmniej wydaje w stosunku do osób, z którymi współpracuję. Ale też poniekąd rozumiem Normana, który. Robi co może, żeby zarobić możliwie największe pieniądze, no bo też już nie jest 20 dwudziestolatkiem, tylko jest już facetem, który sportowo, no myślę, że wiele lat nie pozarabia, więc stara się odłożyć jak największe pieniądze. Natomiast przy tym myślę, że mógł to rozegrać troszeczkę inaczej i tyle. I dlaczego o tym wspomniałem? Ono wspomniałem o tym dlatego i tutaj podkreślam, cool. że nie jestem przekonany w 100%, czy ja to dobrze pamiętam, czy ja to dobrze usłyszałem, ale z tego, co ja kojarzę, jak poznawałem kartę jako tako. Na fejmie. A wiecie, no, sam byłem zresztą na sesji zdjęciowej, bo wystąpię. Widziałem niektórych zawodników na samej sesji zdjęciowej. Między innymi widziałem właśnie Sariusa. I jak zapytałem, z kim się bije Sarius, to wydaje mi się, że po poinformowano mnie wtedy, że Sarius bije się z Normanem. I nie wiem. Czy przypadkiem historia nie wyglądała w ten sposób, że z Normanem stwierdzili, że kontrakt przez właśnie tamte sprawy rozwiązują i czy zawodnika Sariusowi nie zmienili na zombiaka?